Witam was serdecznie. W kolejnym odcinku, nie w pierwszym, co ja gadam. W kolejnym odcinku dzisiaj, jak widzimy, orka. Ciężko będziemy sobie tutaj, że tak powiem, orać. Zetorek bardzo dobrze się nam sprawdza. Trochę mi tak to ta orka idzie, bo dzisiaj mojego pracownika nie ma. Więc sam muszę, że tak powiem, się tutaj. Sam muszę zacząć, no. Bo pracownik dzisiaj musiał pojechać do miasta, pozałatwiać tam jeszcze dokumenty odnośnie tamtej ziemi. No wiecie, jak to jest, to wszystko. Trzeba wszystko teraz opodatkować, wykazać, że się ma, że się kupiło, że to, że tamto, także. Dzisiaj taka akcja samemu, że to tak określę, ale myślę, że mój Krzychu, bo pracownik też się będzie pojawiał na tych odcinkach. Dzisiaj po prostu go tylko nie będzie, bo miałem zamiar, żeby tutaj pomógł mi też z orką u mnie, ale jak ja sobie to zrobię, to się nic nie stanie, to po pierwsze, a po drugie dzisiaj też jest druga rzecz. Bo będziemy nabywali nowe, że będziemy mieli nowy nabytek. Właściwie może nie nabytek, a raczej zwierzęta. Bo kury mamy, jak sami wiecie. Do kur zbieram jeszcze trochę jajek. I na pewno będę chciał je sprzedać. Jeżeli będzie odpowiednia cena, no bo za jakieś tam grosze ja nie będę tych jajek, że tak powiem, sprzedawał. Zaraz sobie sprawdzimy też w ogóle cenę tych jaj. Już sobie patrzymy cenę jaj. No to 1700 póki co jest na razie. No to tak słabiutko. 1700 słabo za jajka. Nawet nie wiem jak tu, czy tutaj się da zobaczyć wzrost. Raczej nie. Więc no to na 1800 za jajka. Jakby chociaż te 2200 było, 2400, no. W takim przedziale będziemy sprzedawali. Na razie nie ma sensu, że tak powiem, sprzedawać tych jaj, bo no nie ma ceny odpowiedniej dla niej, dla tych jajek. A po takiej cenie to mi się nawet nie opłaca, bo to się nie wyrówna za paszę. Chociaż teraz trochę kupiłem tej paszy, ale też tej soję mamy. Soja będziemy podawali po prostu. I zobaczymy. Do tej akurat chcę to pole sobie przygotować, żeby ono pod pszenicę głównie. A no i jeszcze jeden będzie nabytek. Zapomniałem, bo z sąsiadem się dogadałem. Znaczy, dogadałem. No muszę sobie zobaczyć najpierw. Bo jest 103 na sprzedaż i 106 koło mnie. Tu chodzi o cenę. To jest raz, a dwa o to co będzie. Bo na jednej widzę, że są buraki. Znaczy tak, ziemniaki, na drugim rzepak. Jedno jest szersze, drugie jest węższe, no nie? I te pola są też takie różnych szerokości. No i będziemy zakupimy na. Myślę, że na ten sezon na pewno się jakieś pole zakupi. Bo to nabytek na pewno musi być kolejny, że tak powiem. Znaczy nabytek, no nowe pole, to nie nabytek. Znaczy, no też można to wziąć pod nabytek.
No bo będę posiadał, wejdę w posiadanie tego. To nie bym tu pracownika, ale boję się, że mi to spierdzieli, chociaż bo ja już też tak to pojeździłem nierówno. O nie, dobra, jedziemy. A wiesz, to jest to właśnie, że jak się dobrze zacznie, potem trzeba pilnować. I chyba będziemy musieli sobie zmienić, bo na cztery skiby, tak duże pola. Ten zetter też ma trochę mocy, więc można by mu było w sumie po zakupie pola coś wziąć i skupić większego. Bo kurczę, to będzie dramat z tą orką, jeżeli będziemy musieli orać tak te pola. No nawet dwójkę wiadomo, szybciej, ale wiadomo, że nie zawsze krzyku będzie. Nie zawsze akurat o tych godzinach, kiedy ja zacznę robotę. I to tak właśnie o, będzie wychodzić potem. No niby 4 skiby, 5, 5 skip. Ale brakuje mi tego, że chyba że tutaj to ma, ale nie. A ma to! Tylko czekajcie, zobaczyć muszę. Zezwól na tworzenie pól, to nie. A nie, to też. Czyli to nie ma tego. Myślałem, że to ma ten kąt. Może się wychylać. Ale nie, nie może się to wychylać, niestety. Więc słabo. No słabo. Myślałem, że będzie można trochę bardziej dać szerzej. No ale nie da się, niestety. Dobra, pojedziemy sobie tu prosto. Nie będę tutaj robił, że tak powiem, tych takich wirbasów. Tylko wracając sobie to wyrównamy. I to akurat na chyba jeden przejazd zostanie. Jak tam zajadę, to będzie jeden przejazd. Taka korekta. No i co? No i co? To będę mógł siać. Myślę, że zasieję pszenicę, dlatego że kupowanie pszenicy no jest to niemały interes. A kupowanie paszy dla tych kur to też ma swoje wydatki. A wiemy, że mamy tylko 40 tysięcy. Trzeba się pośpieszyć, żeby zakupić kolejne pola. I kogoś się zastanawiam, czy teraz kupować. Kosić to co jest, czy zbierać to co jest, czy może jednak poczekać aż ten sezon upłynie i wtedy dopiero sobie kupić pole pod przygotowanie, tak? To też wtedy inaczej. Takie pole wtedy inaczej się. To się i zaora i wszystko się zrobi wtedy, tak? Z takim polem. No i tak teraz myślę, czy może kupić na przykład, nie wiem, tą trójkę. Zależy ona też, ile będzie, albo 106, zależy ile one będą kosztować, albo obydwa, ale wątpię, że kupię obydwa, dlatego że nie starczy nam pieniędzy. A też chciałbym trochę sobie zatrzymać na czarną godzinę, w razie czego jakby coś tam trzeba było, wiadomo, nie? Też trzeba by było kupić albo nie wiem, jakąś tam wytankować czy naprawić. Też aktualnie na razie moje sprzęty nie wymagają naprawy, ale to się tak mówi, ale nigdy nie wiadomo. Zostanie nam jeszcze jeden taki pasek cienki.
z tamtej strony przejedziemy i myślę, że będziemy mogli sobie pójść się przespać, żeby właśnie. Żeby właśnie ten dzień sobie minął. Dobra. Zostanie nam tylko ten tutaj pasek. Na raz chyba nie zrobimy. No zobaczymy. No nie, na dwa pójdziemy. No dobra. Jak na dwa, to na dwa. Kawka w termosiku. Chociaż może. No właśnie, bo tutaj widzę, że. Tego mówię, nagrywam odcinek, bo wiem, że dość teraz dłuższa była przerwa. Spowodowana tym, że no dużo rzeczy się działo u mnie w domu i w życiu prywatnym, tak jak i. I też, że tak powiem, nie miałem siły do tego, żeby to nagrywać, po prostu ostatnie dni takie były jakieś dla mnie, bym powiedział, że może nie też, że męczące, ale bardziej jakby w temacie, w tytule takim, mi się nie chciało, po prostu mi się nie chciało, nic mi się nie chciało, szczerze mówiąc, więc dlatego też odcinków nie było. Wracam, że tak powiem, przed majówką tutaj, do was, żeby tutaj to wszystko ładnie teraz nagrać i myślę, że będziecie zadowoleni. Chciałbym dzisiaj jeszcze ze dwa odcinki nagrać, ale nie wiem, czy to mi się uda. Jak to będzie wszystko wyglądało, tego nie wiem. Także ile mi się uda nagrać, tyle mi się uda nagrać. Więc może mi się uda faktycznie nagrać, albo i nie uda mi się. To już mówię, zależy wyłącznie od tego, jak z czasem będę stał i co stoję dobrze z czasem, ale to jest tylko, mówię, no wszystko się zawsze może zmieniać, nie? Zmienić, ale myślę, że nie, no nie powinno być, nie, postaram się nagrać jeden po drugim, to no, tutaj jednak nie przyjedziemy tak, jakbym chciał na jeden pasek, bo tutaj są, widzę, jakieś. Więc dobra, będzie trzeba to zrobić w ten sposób, po prostu pojechać prosto w jedną i w drugą, sobie wrócić i tyle. Tutaj też takie nierówne są te, bo tak, tak wyjeździłem. Dobra, to tu pniemy prosto, żeby już nie robić tych kół, tylko bardziej tu właśnie to zrobić pod dwa pasy. No i jest 20:46, także niedługo idziemy spać, żeby się też trochę tej odpocząć.
A nie, coś tu nie zgarnia. Dobra. Pojechaliśmy. Bo myślę, że możemy... A to taka orka nocna to też jest, wiecie. Nie do końca dobrze zaoram. Albo gdzieś coś zostawię, więc wolę sobie... Wolę sobie to zostawić. Czy tutaj... Aha, nabornik też widzę, że już jest do... Do zrobienia. Dobra. Musimy niestety do sąsiada iść. Bo z paniem ma teraz sąsiad, widzę. To jakoś tak się dziwnie... Dziwnie to się właśnie buguje. Bo na początku jak on jest na swojej ziemi, to u mnie jest spanie. Jak jego nie ma, to spanie jest u niego. Nie wiem jak to tam działa, no jest to trochę takie... Bym powiedział mocno zbugowane. No ale cóż. Okej. Jesteśmy. Jedziemy dalej. Już teraz. Teraz przynajmniej widzimy, jak to wszystko wygląda. Środek koły, pas został i ten, tak naprawdę. Do poprawy. Do poprawy, do zaorania. I to wszystko. I myślę, że będziemy loptowali. Od razu. Tak, aby to wszystko, żeby z tego pola wycisnąć, ile się tylko da. Wiem, że to pole może nie wygląda na duże, ale jest w stanie na pewno dużo dać z siebie. I zrobimy tak, żeby właśnie wycisnąć jak najwięcej. Dobra, pyk, zawrotka. I wcinamy się w ten. Widzę, że zostały nam jeszcze dwa takie lekkie te bobki do przeorania. Tu tam trochę z prawej i gdzieś tu. O, i tutaj. No, pięknie nam to idzie. Prawie bliżej. No. Dobrze jest. Okej. Jeszcze tylko ten pasek się zrówna. Wiem, że to może nie najpiękniejsza jest orka, ale no tu się liczy o to, żeby to tylko przeorać, żeby to pole było zaorane, nawiezione. Obornika nie ma tyle, żeby to zrobić obornikiem, bo tak bym to pyknął obornikiem i dziękuję, nie? Ale obornika na to pole będzie szło i szło i szło. Dlatego myślę, że tutaj, jeżeli chodzi o nawozy płynne, czy nawet
czy nawet jeżeli chodzi o takie, wiecie, dowiezienie tego pola, dowiezienie, co ja mówię, doinwestowanie w to pole, to trochę będzie wymagało tych czasu przede wszystkim. Myślę, że też pieniędzy, no bo to wiadomo, chyba że jakby większość rzeczy będziemy mogli sami sobie wytworzyć, czyli na przykład właśnie gnojowice, obornik. Co prawda już zbiera się obornik mitu od kur, ale to jest i tak niewiele w porównaniu tyle, ile ja potrzebuję, no nie? No właśnie, jedziemy sobie jeszcze, zabierzemy sobie od razu ten obornik stamtąd, żeby miały tą czystość. Bo mamy ile? Jak nie mam zwierząt? Zaraz, muszę. Coś się... Wodę nie pawliło. Aha. Nie byłem na swojej gospodarce. To nieźle. 35%. I pszenica mało. Dobra. Czyli jeszcze robimy szybką akcję. Mianowicie... 8 litrów jaj, dobra. Jeszcze się zastanawiam, czy nie odepnę tego tutaj. O. Bo tutaj trzeba jechać całym turem. Zebrane? Wszystko. Nie jest to dużo. 400, ale... Jak to się mówi? Tu 400, to 400. I się zawsze zbierze, nie? Nie wiem, czy tu pokażę obornik? Nie. No chyba jak wyjdę, to nie pokażę, nie? No nie. Ale już coś tam jest. Czy ja to mogę wszystko teraz zabrać, powiedz mi? Jakbym potrzebował. Tak. Dobra, ja tu sobie... Okej, dzisiaj na szybko, na sam koniec już dla was, moi drodzy. Tak. To jest tak. To jest pytanie, czy to jest duża stodowa, czy to jest mała, czy... Dobra, kolejne widzę jajka nam się tutaj tworzą. Super. Tu już troszeczkę nazbierałem. 16, 19. Dobra, tylko teraz tak. Proszę mi powiedzieć. Chyba duża jest obora, mi się wydaje, nie? No, to jest chyba duża opora. Tu jakieś pastwisko musi być. A nie, tu jest pastwisko. Czy to będzie małe? Zaraz przekonamy się. Ja muszę się do handlarza tutaj teleportować. O, proszę odwiedzić pana Ryszarda. Okej, okay, teraz duże pastwisko. Czy my, jakie my będziemy chcieli mieć krowy? Myślę, że takie klasyczne, nie? Myślę, że klasyczną krowę, bo one tutaj szara, to jakaś barachma. No nie, to weźmiemy sobie trzeba krowę polską taką. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. 18, 19, dobra, 12, potwierdź. Okej. Okay. I teraz proszę mi powiedzieć, pokazać krówki moje. Ej, nie ma ich. Aha.
Bo ja wiem, gdzie kupiłem chyba. Czekajcie, bo ja chyba zamiast sobie... Nie. Pastwisko dla krów. No dobrze. Pokaż mi. Coś dziwnego tu się zadziało. To gdzie one są w takim razie? Poczekajcie. Dobra. Odwiedźmy sąsiada. No to tu ma. No nie mów, że one są u niego. Ale tutaj nie ma żadnej. Tu ma świnie. Tutaj to jest zwykły garaż. Tu jest sąsiad. Tutaj... To jest skup, tu nie. Może mi się. Tak, tylko pytanie dlaczego... To ja bym miał te małe? Czekajcie, bo już teraz się pogubiłem. Tu chyba się sprzedaje, nie? F1. Nie wiem. Duże pastwisko. Duży kurnik. Duże pastwisko, duży pa... Aha. Ale dlaczego? Dla kogo w sensie start? No dobra. Jeszcze raz. No i dalej ich nie mam. No właśnie. Gdzie one się pojawiły? Czekajcie. Dobra. Przeskoczmy do pracownika. No i dobra, nie ma żadnych zwierząt. To jest ten, muszę zabrać to. Czekajcie. No nie, no bo tutaj jest tylko... Dobra, pytanie tylko... Jezus. Gdzie się te krowy moje podziały? No, one tu powinny się pojawić. No. 1 500 000%. Nie wiem. Dobra, przeniosę się na swoją gospodarkę. I cóż. No będziemy, no trudno. Kurnie, krowy nam się nie pojawiły. Bardzo smutny z tego powodu jestem. No trudno nam. No. Ja będę kombinował, szukał. Poza nagraniem będę szukał. Dokończę orka i będę szukał moich krów. Muszę ja jakoś tutaj sprowadzić. A was co, no? Żegnam. W tym pięknym widoku moich kur. I co? Do następnego, moi drodzy. Cześć. Zostawcie subskrypcję oraz lajka, bo to bardzo mnie motywuje do dalszej pracy.